przyjaciele. No bo może było przed tym, przed syreną. A to było przed regulaminem. Znaczy, że przed syreną może dać, a musi być bramce w syrenie. A to jest regulamin według zasad Polskiego Związku Piłki Nożnej jak w futsalu? To jest taki regulamin? No generalnie jest taki regulamin, że... No tak, to bramka powinna zostać uznana. Jest napisane wyraźnie, że sędzia musi dać dokończyć akcję i dopiero wtedy może użyć gwizdka. No, sędzia może, ale nie musi. Wiesz, no jest czas, tak? No tak, ale nie ma czasu doliczonego tutaj, ale wiesz, jest trochę inna opcja, no. No, ale to nie ma, ale to nie tak jak w koszykówce, nie. Ma, że wiesz, oddajesz strzał przed syreną, tak, i czy tam... Ale to był strzał z 2 metrów, ta piłka wpadła do bramki, no, ale to... 10 centów. Napiszemy maila. Wyszak jest. Nie, no tak z ciekawości szedłem na te zasady. Ale to nie pierwsza taka sytuacja, że ktoś oddaje strzał i nagle się okazuje, tak, że ten. W zeszłym roku. Leży na naszą niekorzyść i bramka została. Wiesz, sytuacja nierówna, wiesz. Wiesz, to można powiedzieć, że taka sama sytuacja, nie... Podobna. No więc właśnie, nie?